Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. Jak widzicie, jestem już tutaj na zlocie przed zawodami, tak więc dawajcie łapki w górę, jeśli wam się odcinki z Need for Speed'a podobają, a ja tymczasem, moi drodzy, wybieram zawody. I to nie byle jakie, bo zobaczcie, ile w nich można wygrać, tak więc wybieramy je oczywiście. Wybierzemy sobie też McLarena 600LT. No i też oczywiście musimy się założyć, jakby inaczej, tak więc lecimy na nie. Ja powiem wam, już sobie troszkę tutaj wyścigów porozgrywałem w ten piątkowy wieczór, praktycznie wszystkie, które były dostępne, i zostawiłem sobie tylko te, w których można sporo kasy wygrać, oraz te, w których będziemy mogli sobie wygrać wóz z Need for Speed'a Hita. Tak więc dzisiaj musi być naprawdę spore skupienie, bo sporo w tą jedną noc możemy tutaj wygrać. Ale kurde, na styk tutaj było i niestety zamuliłem ten start, ale i raz ci na to nie pozwolę. Ten samochód jest tak dobry, że naprawdę tutaj możemy odzyskać swoją pozycję. Bardzo szybko odzyskać pozycję. Nie cieszę się tak. Odzyskam. Nie lubię tej trasy, miałem tej okazję wiele wyścigów rozgrywać. Zawsze coś szło nie po mojej myśli. Rozpoczynam pościg za podejrzanymi. Ale konkurencję odstawiliśmy, co nie? Zawsze sobie warto jakąś przewagę tutaj zrobić. Oni chyba mają jakieś kłopoty z policją. Do wszystkich, jednostka przechwytująca na miejscu. Ale dzięki temu my tutaj mamy spokój na drodze, jak widzicie. No i właśnie to jest jeden z tych problemów. McLaren niestety zbyt dobrze nie skręca, a był na tyle ostry zakręt, że nawet nie próbowałem go łagodnie pokonywać. No i już tutaj Meduza się do nas zbliża, zobaczcie. Wow, tam coś poszło nie po jej myśli zdecydowanie. No i tu mamy kolejny zakręt. Wiem wam, że ten zakręt jest hardkorowy. Miałem okazję, tak jak wam mówiłem wcześniej, pojeździć tutaj już wiele razy i nawet boty tam często z tego zakrętu wypadały. No jest okej. Ponad połowa za nami. Jak widzicie, tylko trzy pierwsze pozycje dostają jakąkolwiek kasę. Cała reszta będzie na minusie, bo wpisowe było srogie. Centrala, jednostka przechwytująca. My też chodzimy cel. Aj, kurde, barierki zniszczalne. Kolejny ostry zakręt. Nie, 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 no ja pierdzielę, serio! Jeszcze mnie wyprzedził, no nie wierzę, cały wyścig prowadziłem. A na sam koniec... Nie no, słuchajcie, spróbujmy tych zrywów poużywać. One tu sporo dają, proszę, proszę! Niech to się uda! Ja pierdzielę, nie wierzę w to! Ale tutaj zrywy mi pomogły teraz. Rzutem na taśmę 41 300. Ale mało brakowało. Ale mi teraz serducho bije. Ale przynajmniej jestem mocniej skupiony. Oczywiście policja nas goni. Ale czekajcie, zaznaczymy sobie tylko ten wyścig i sobie pojedziemy w jego kierunku. On tutaj się odbywa, już widzę, w okolicach tej takiej rury wielkiej, gdzie często kończyliśmy wyścigi. I tam, powiem wam, zgubić policję to jest rzecz banalna. Zresztą zaraz wam to pokażę. I siedzimy gnicie na ogonie. Dobra, możecie odetchnąć. Ciężki jest na miejscu. Też widziałem, że podsyłacie mi na Instagramie masę miejscówek w grze, gdzie policję można bardzo łatwo zgubić. Jest ponoć dużo więcej takich mostów, jakie wam pokazywałem, gdzie policja sobie totalnie nie radzi. Ale pokażę wam pewien triczek z...
tutaj tą rurą. Patrzcie, goni nas policja. Rozpędźmy się i wjeżdżamy, robiąc kołowrotek. I proszę bardzo, policji nie ma. No chwila, moment, zobaczcie, tutaj się stało. Porozbijane jednostki policyjne, a my na spokojnie lecimy na zawody. Okej, fura do zdobycia, wpisowe 32 tysiące, to jest naprawdę sporo i tylko jedna osoba wygrywa, nie? Tak więc bierzemy tego McLarena, miejmy nadzieję, że teraz pójdzie dużo, dużo lepiej niż w tych poprzednich zawodach. No nie ukrywam, troszkę zepsułem tą końcówkę, mnie przesterowało. To jest to, co mam zawsze z tyłu w głowy tutaj jeżdżąc z tym McLarenem, że czasami przegnę w zakręcie, przesteruję go i sporo tracę. Więc tutaj staram się jeździć łagodnie, ale jak na trasie są dosyć naprawdę ostre zakręty, to jest to trudne. I czasami gdzieś tam ryzykuję wchodzeniem na ręcznym, ale dobra. Ten wyścig musimy wygrać. W ogóle rozgrywam go wbrew swoim zasadom, bo zawsze mówiłem najpierw auto, potem reszta. A ja tutaj mam mnóstwo pieniędzy na szali. I na sam koniec, słuchajcie, wziąłem sobie wyścig o samochód. Podziwiaj widok! Powiem wam też, że chciałbym zaryzykować i to bardzo dużo i wziąć właśnie to Volvo na wyścig finałowy, który dzisiaj jeszcze nas czeka. Ja myślę, że ten samochód spokojnie będzie sobie do S można przerobić. McLarenem wydaje mi się, że byłoby to za łatwo. Myślę, że dużo większe emocje będą, jak sobie zrobimy Volvo z hita, a i sobie właśnie w finale pojedziemy. Sekundara, myślę, że możemy to szybko zakończyć. Tak więc będzie, myślę, dzięki temu dużo więcej emocji. Jeśli jadę bezbłędnie, to naprawdę ten samochód jest dosyć dużym problemem dla konkurencji. Jedyne co mi jesteś w stanie spowolnić, to takie serpentyny. Ale róbmy to z głową. Na spokojnie. Kręciłem się w te zrywy przez was. Nawet jak sobie prywatnie gram, to często je wykonuję. Natomiast nie zawsze chcę ryzykować, bo mówię, jak jestem w zakrętach i pojawia się zryw, no to nie chcę go tutaj używać, bo boję się właśnie, że mnie przesteruje. Więc używam go, kiedy czuję, że potrzebuję go, albo jak jest bezpiecznie po prostu. No i mamy samochód. Sporo zaryzykowałem, robiąc to w ten sposób, ale są większe emocje, dużo większe emocje, skoro tyle kasy na szali jest i tego wszystkiego. No i niestety, moi drodzy, tak wygląda ten Polestar po tuningu twórców. Muszę wam powiedzieć, że niestety nie podoba mi się on kompletnie. Według mnie tutaj naprawdę bardzo wiele rzeczy do siebie nie pasuje. A jako, że wam mówiłem, że chciałbym ten samochód tutaj przerobić sobie w wersję z Need for Speed'a Hita, żeby troszeczkę gdzieś tam odświeżyć wspomnienia o tej grze, tak więc będę musiał go tutaj wziąć zdecydowanie na warsztat i praktycznie w całości poprawić. No i proszę bardzo, tak finalnie wyszedł mi ten samochód. Niestety nie ma tutaj tylu opcji tuningowych, abym mógł go przerobić identycznie jak Need for Speed Hicie, ale myślę, że każdy, kto na ten samochód spojrzy, gdzieś tam na moment wróci wspomnieniami do Need for Speed'a Hita i taki właśnie był zamysł na to. Jak widzicie, dodałem oryginalne felgi, pomalowałem je na kolor czarny, wymieniłem zaciski na żółte, żeby pasowały pod kolor auta, wymieniłem
wymieniłem też tarcze hamulcowe na najlepiej wyglądające. Kalkomania żółto-czarna wleciała, więc samochód, jak widzicie, ma tutaj takie malowanie czarno-żółte. Fajnie te kolory ze sobą kontrastują, dlatego wydaje mi się, że tutaj wygląda kocurowato. Ogromny spoiler wyleciał, szkoda, że nie ma tego z hita. Mimo że on w grze występuje, to tutaj tego auta nie możemy go zamontować. Zmieniłem dyfuzor, zmieniłem wydechy, które wyglądają jak taka jedność. Czarne lampy zarówno z przodu, jak i z tyłu. Tak jak mówiłem, fajnie to kontrastuje. Szkoda, że znaczków nie możemy jeszcze na przykład malować, nie? W Need for Speedzie, hicie. Wydaje mi się, że jest dużo lepsze poszerzenie niż te, które nam dali twórcy. No i ten samochód wygląda według mnie dużo, dużo lepiej. Oczywiście wygląda jak torówka. Tutaj przez taki pryzmat warto na ten samochód patrzeć. To nie jest samochód cywilny. Tak więc taki był na niego zamysł. Dajcie znać, czy wam się podoba. Który projekt lepszy? Mój czy twórców? No i moi drodzy, tym samochodem chciałbym tutaj sobie pojechać w ostatnich kwalifikacjach w grze. Tak więc pewnie za moment się słyszymy, jak już wyjadę na drogę. Hej, chciałem ci tylko życzyć powodzenia. No, dzięki, Ryder. Muszę tylko dojechać do mety przed innymi. Masz jeszcze tę zasypkę? A czy Mustang rocznik 67 ma silnik V8 o pojemności 4,7? I co rozumiem? Pamiętaj, syp wszędzie, ale naprawdę wszędzie. Powiem wam, że nie jeździłem tym samochodem wcześniej, ale ustawiłem go, myślę, na tyle dobrze, że powinien sobie tutaj poradzić w zawodach. Hej, mam naprawdę dobre wieści. Cokolwiek się dzisiaj wydarzy, jesteśmy ustawieni, przyjacielu. Co masz na myśli? Poszukaj mnie po wyścigu. Otwierają się poważne drzwi przed tym zespołem. Jak widzicie, pierwszy wyścig jest dosyć długi, ale po autostradach, co mnie zdecydowanie napawa optymizmem. Drugie zawody chyba kojarzę, one chyba też są dosyć łatwe. No i sprincik w mieście, tak więc moi drodzy, dobra, ja tutaj się cieszę z takiego wyboru tras. I zobaczymy, jak nam to pójdzie, bo jak widzicie, do wygrania Nissan GT-R. Wielokrotnie o GT-R-a pytaliście, w końcu będzie okazja nim pojeździć. No i ten body kit, obok którego na pewno nikt nie przejdzie obojętnie. Jak widzicie, nawet moją postać tutaj dopasowałem do tego auta. Stała się blondynką. Żółte rzeczy jej tutaj poubierałem. Jak widzicie, niestety samochód na starcie nie radzi sobie zbyt dobrze, ale ja byłem tego świadom, patrząc, jak dużo czasu zajmuje mu dobicie do setki, ale on ma przekocurowate tutaj prędkości maksymalne. Tak więc jak zobaczyłem, że wyścig będzie po autostradzie, to się ucieszyłem, bo zobaczcie, naprawdę możemy sporo tutaj nadrobić. No i też zdecydowanie tutaj gabaryty tego auta pozwalają się rozpychać na boki. No oczywiście, jeśli nie będzie takiej potrzeby, nie będę tego robił. Chciałbym tutaj dojechać uczciwie. Jednostka przekwitująca wkracza do akcji. Nie musimy tego pierwszego wyścigu wygrywać, to mogę sobie tutaj na chillku jechać i zobaczyć, jak konkurent sobie ze mną radzi. Pozwoli mi to przygotować strategię na kolejne wyścigi. Ostatnia prosta, skup się! Wydaje mi się, że ten wyścig jest cały taką jedną wielką ostatnią prostą. Spojrzałem, ile procent za mną, jak on to powiedział. Wypadamy.
pościg? Jednostka przechwytująca gotowa do akcji. Jak widzicie, trójka no tutaj na czele, cała reszta gdzieś tam została w tyle. No czekają na pewno na jakiś mój błąd, ale jadę na tyle ostrożnie, że nie powinienem go popełnić. Powiem wam, że naprawdę całkiem fajnie tym autem się jedzie. Czy ktoś powiedział pościg? Jednostka przeszkadująca gotowa do akcji. Myślę, że w kolejnym wyścigu troszeczkę bardziej się nim pobawię. Spróbuję też, czy mogę w zakręty bardziej wchodzić bokiem, a będzie do tego odpowiedni tor. Ja go doskonale kojarzę. Tam sporo właśnie latając boczkiem można zyskiwać. Więc potestujemy. No ale została nas szóstka teraz, jak widzicie. A i tutaj chyba po tych zawodach, już nie pamiętam jak to dokładnie było, ale chyba tylko trójka, nie? Przechodzi dalej i w finale jedzie trójka. Pierwszego miejsca startujemy. No i w końcu się udał idealny start, ale... Zobaczymy, co potrafi. No niestety rywale nas porabiają. Ale spokojnie. Nieważne jak zaczynamy, ważne jak kończymy. Tak jak mówiłem, chciałbym teraz tym samochodem się pobawić. Centrala, ścigany bus się rozbija. Traca temu sprzyja zdecydowanie. Nikt nie będzie wyprzedzać Chase'a. Idzie. Powiem tak, mógłbym go tutaj zepchnąć te auta, bo samochód swoje waży i naprawdę w przepychankach jest dobry. Ale gramy uczciwie. O fuck! No nie wierzę. Chciałem tam się przycisnąć między tym autem i źle to skalkulowałem. O fuck, gdzie ja jadę? Kurde, patrzę na minimapkę, widzę policję. I patrząc kątem oka, prawie źle pojechałem, ale dobra. Nie jest okej. Drużyna, dołączamy do pościgu. Te miejskie trasy, jak wchodzimy boczkiem blisko właśnie tych checkpointów, to sporo możemy zyskać. Tak jak wam też mówiłem, ten McLaren jest wyśmienity, ale on nie skręca tak dobrze jak Lambo właśnie, czy ten nasz Polestar. To widać, nie? Zobaczcie, jak odjechaliśmy konkurencji. No, tam sobie ziomeczek nie radzi w tych zakrętach. Mistrz prostej po prostu to jest. W tym McLarenie. No i jak widzicie, przed nami ostatnia trójka trzech najlepszych kierowców. Ten ostatni wyścig to jest takie połowa tamtego pierwszego, połowa tego drugiego, tak więc oby było jak najwięcej zakrętów, bo w tym widzę swoje największe szanse. No widzicie, jaki błąd popełnił, to jest to co mówiłem wiele razy, McLaren nie skręca tak wyśmienicie, jak jeździ na wprost, jak przyspiesza. W końcu ktoś, kto potrafi jeździć.
takie złe wejście w zakręt naprawdę sprawia, że można rywalowi odjechać. Centrala, tu jednostka przechwytująca. Jesteśmy pierwsi na miejscu. Bałem się, że biorąc ten samochód, sporo tutaj ryzykuję, ale to chyba była dużo lepsza decyzja niż ten McLaren, patrząc na to, ile mamy zakrętów w tych ostatnich dwóch wyścigach, nie? A tym samochodem da się wjechać w zakręt łagodnie, ale też boczkiem, kosztem oczywiście tego przyspieszenia. Nie no, byle tego teraz nie zepsuć i moi drodzy, kończymy trzecie finały na pierwszym miejscu. Drużyno, Tajnok jest z wami. Jednostka przechwytująca, wypadamy z gry. Dobra, mamy, to już się bałem, że ten policjant mnie staranuje, tam był blisko mnie już, ale na szczęście udało się dojechać. Tak więc jak widzicie, oprócz GTR-a wpadło też 200 tysięcy. To w teorii oczywiście 200 tysięcy, bo w praktyce otrzymujemy tylko 100 na konto. No bo też musieliśmy wpłacić wpisowe, nie? Hej, Smarku! Gratki! Wiesz, że wszyscy stawiają na ciebie albo Jasmine w Lakeshore Grand? To ile można na mnie zarobić? No właśnie. Chcę ci coś zaproponować. Gdzie jest Jasmine? O, hej! Hej. Co ty robisz? Więc jesteś w finale. W końcu będę mogła cię pokonać. To jest właśnie to. Ludzie żyją tą historią. Tak, dzięki tobie. Tak, dzięki mnie. Ale wiecie, jak ją ulepszyć? Niespodziewane zakończenie. A co jeśli wcale nie chcesz wygrać? Co? Chcę wam pomóc zakończyć ten konflikt. Posłuchajcie. Alek proponuje nam wszystkim działkę za ustawienie finału. Co ty pieprzysz? Myślisz, że pójdę z nią na układ po tym, co zrobiła? Przypomnij sobie, po co tu jesteś. Kasa, nie? Rozejrzyj się. Prawdziwe pieniądze robi się teraz na zakładach. Kogo obchodzi wygrana w wyścigu? Poza tym, którekolwiek z was wygra ten wyścig, twój szef straci dużo kasy na zakładach. A sama wiesz, jak nie lubi przegrywać. Wiesz co? Lepiej spadaj, zanim powiem Alekowi, co kombinujesz. Jestem tylko posłańcem! Jesteś pewna, że go znasz? Ja się nie podłożę. Weź się! Nieźle poszło. Nigdy nie stawiasz na jednego konia, co? Nie schrzań tego. Pomyśl o Rajdelu. Nie wspominaj o Rajdelu. To koniec. Mówiłam ci, jak to działa. Otwieram drzwi i robimy kasę. To były te drzwi! To były drzwi! No i powiem wam, coś mi w test nie pasuje od poprzedniego tygodnia. Kombinatorka niezła jest. Zresztą taka scenka nam to udowodniła. No i mamy GTR-a. Więc tak się wczoraj skończyło. Nie wiem, kto mnie bardziej rozczarował. Test czy cała ta scena? Ustawianie wyścigów. Nie powinno tak być. To nie w porządku. Ale teraz się ciebie boją. To znaczy, że się liczysz. To jeszcze nie koniec.
No i moi drodzy, tak wygląda Nissan GT-R. Ja już wam go pokazywałem w odcinku z tymi legendarnymi bodykitami, bo oczywiście jak kupimy sobie seryjnego GT-R-a, to też możemy go w ten sposób przerobić. Jest to samochód, który na pewno tutaj wzrok przykuwa i jest na pewno kontrowersyjny. Jednym się będzie podobał, drugim nie, ale na pewno nikt obok niego nie przejdzie obojętnie. Te rury wydechowe, które tutaj wychodzą bezpośrednio z silnika, wyglądają przekozacko, jak w niektórych driftowozach. No i oczywiście ja będę sobie chciał nim pojeździć w jakichś kolejnych wyścigach. Pokażę wam go na pewno w akcji. Natomiast też będę chciał go przerobić na taką wersję bardziej łagodną, tak więc zobaczymy go pewnie w kolejnych odcinkach w takich dwóch odsłonach. Tak więc to by było tyle, jeśli chodzi o GT-R-a. No ale spójrzmy też, jak będzie wyglądał ten ostatni tydzień w gry. Przypominam, że Grand to już jest wyścig finałowy i po nim już jakby kończymy całą grę. Tak więc przed nami cały tydzień jeszcze, dwa auta darmowe do wygrania. Będziemy testowali jeszcze masę aut, które można zdobyć za różne znajdźki, m.in. Ferrari 488, będzie na pewno Aventador, będzie ten GT-R w dwóch wersjach. Tak więc sporo aut będzie w kolejnych odcinkach, wymaksujemy jak tylko się da ten tydzień. Tak więc subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i zostawiajcie łapki w górę, jeśli wam się te moje materiały z Need for Speed'a podobają. Będę starał się wam tych odcinków z ostatniego tygodnia wrzucić jak najwięcej, aby tutaj właśnie potestować sobie wszystkie furki i powiem wam, że mam bardzo fajny pomysł na to, czym jechać w wyścigu finałowym, co mam nadzieję was zaskoczy. Tak więc naprawdę śledźcie kanał, bo będzie grubo w ostatnim tygodniu. Dam z siebie wszystko, żeby te odcinki były jak najlepsze. No a na teraz to by było tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!